Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu same quizy. Jakiś czas temu nagraliśmy sobie same quizy i powiedziałem wam wtedy, że robię to dlatego, że nagrywam to na ostatnią chwilę. I to jest jedyna rzecz, którą jestem w stanie na ostatnią chwilę tak naprawdę nagrać. Jesteśmy znowu w tej samej sytuacji. Dlatego bardzo was przepraszam za to, że wczoraj nie było filmu, ale wczoraj nie miałem w ogóle internetu. Dzisiaj miałem internet, ale nagrywałem inną rzecz, montowałem fajną zresztą, którą zobaczycie jutro. Nie zdążyłem dzisiaj, ponieważ wypadła mi kolejna inna rzecz, którą musiałem... No i mam brudne okulary. Ale wypadła mi inna rzecz, którą po prostu miałem do zrobienia i... no i po prostu dopiero wróciłem do domu, jest 19 godzina, za 19 minut powinienem publikować film. Ale dzisiaj na samych quizach zrobimy sobie kilka testów dotyczących Minecrafta, Robloxa i zobaczymy co jeszcze, może coś jeszcze nam się trafi. Dobra, pierwsze co, to sprawdzimy w jakim wymiarze Minecrafta powinienem żyć. Czyli czy to będzie zwykły świat, czy może to będzie Nether, czy może to będzie End. Nie wiem, dzisiaj to sprawdzimy. Co najbardziej fascynuje cię w Minecrafcie? No, mnie zdecydowanie najbardziej w Minecrafcie fascynuje budowanie i tworzenie własnych światów, rozwiązywanie zagadek, walka z potworami, osiągnięcie celów, odkrywanie tajemnic spokoju, budowanie. Wydaje mi się, że tak, bo to jest jednak fajne, że można rozbudować świat, później patrzeć, jak on pięknie wygląda. Jaką strategię woli stosować w grach? Kreatywność i twórcze rozwiązanie, szybkie ataki i agresywna gra, systematyczność i osiąganie celów, wnikliwość i badanie środowiska, spokój i harmonia. Chyba kreatywne i twórcze rozwiązania, ja w ogóle jestem twórczy. Bardzo jestem twórczy. Czym chciałbyś się zajmować w Minecraft? Budowa imponujących konstrukcji miast, zdobywanie najrzadszych przedmiotów i skarbów, pokonywanie potężnych bossów i wygrane ten. Niezanegowane te odkrywanie sekretów, tworzenie spokojnego i relaksującego miejsca. Chyba budowa imponujących konstrukcji, chociaż zdobywanie najrzadszych przedmiotów i skarbów też jest git. Wydaje mi się, że dobra, dam coś innego, żeby nie było ciągle, że daję to samo. Związane z budowaniem. Jak reagujesz na niebezpieczne sytuacje w grach? Sram w gacie. Nie ma tej opcji, więc nie mogę tego dać. Natychmiastowa obrona przy pomocy skonstruowanych narzędzi, bezwzględne atakowanie i eliminacja przeciwników. Co najbardziej przyciąga twoją uwagę w grach? Kreatywność, możliwość tworzenia własnego świata, wyzwanie rywalizacji z innymi graczami, wykonywanie zadań i osiągnięcie celów, eksploracja nieznanych obszarów i odkrywanie sekretów, relaks i spokój. No wydaje mi się, że eksploracja jest fajna. Ja lubię w ogóle gierki, w których mogę odkrywać teren. Dlatego mi się tak bardzo podobał Minecraft. Jak oceniasz swoje umiejętności przetrwania w Minecraft? Uważam, że ja jestem mistrzem. Mistrzem przetrwania w Minecrafcie, a dowiecie się o tym jutro, ponieważ jutro rozpoczynamy pewną serię właśnie związaną z Minecraftem. Jeszcze nie będę mówić jaka to będzie seria, ale będzie to naprawdę fajna seria i pierwszy odcinek już mamy nagrany i cudownie się na nim bawiłem, naprawdę, był świetny, więc mam nadzieję, że wam się to jutro spodoba i że będziecie chcieli oglądać tę serię, bo moim zdaniem jest naprawdę fajna i może fajnie się rozwinąć, może naprawdę też bardzo długo trwać, więc git. Jak oceniasz swoje umiejętności przetrwania w Minecraft? No ja uważam, że mam, no wysokie, potrafię zaradzić trudnym sytuacjom, wydaje mi się, że tak. Jakie cele najbardziej przyciągają twoją uwagę w grach? Budowanie imponującej struktury, zdobywanie nagród, odkrywanie nowych miejsc, spokój podczas grania, walka z potworami i przeżycie przygód. To dam. No chyba, tak mi się wydaje. Mam wrażenie, że już któryś raz odpowiadam na to samo pytanie. Jaką atmosferę chciałbyś, aby towarzyszyła ci w grze? Pełna energii i intensywna. Intrygująca i pełna... Przepraszam za ten obiad, mi się lekko odbija. Intrygująca i pełna tajemnic, motywująca i angażująca, spokojna i magiczna, inspirująca i kreatywna. Inspirująca i kreatywna zdecydowanie. Powierzchnia, czyli powinienem być w powierzchni, nie powinienem w żadnym nederze i innych takich rzeczach. Bardzo dobrze, lecimy do następnego quizu. A więc uwaga, prawda czy fałsz w Minecraft? Zaraz to zobaczymy, czy uda mi się to zrobić. Minecraft został stworzony przez Markusa Persona. Oj, wydaje mi się, że to jest fałsz. No tak się nazywał? Ja myślałem, że odpowiedzią jest nudge. No ale dobra. Może on ma po prostu na imię Markus Persson. Tego nie wiedziałem, przepraszam. Ale wydaje mi się, że Notch to był jakby twórca. Ale nieważne. Najnowsza aktualizacja 10.07.2022 nosi nazwę The Wild Update. Dzika aktualizacja. Najnowsza aktualizacja... aktualnie nie wiem jak się nazywa, ale to jest 1.20. Ale dam fałsz, bo to... Miałem dać prawdę, bo to jakby... Fałsz to bym musiał dać, gdyby to... No nieważne. Póki co mi idzie wybitnie. Głównym symbolem Minecrafta jest zombie. Nie. Creeper? No właśnie, tak też mi się wydawało. W grze występują obecnie 12 różnych ród? O Boże. Dam prawdę. Myślę, że to będzie dobra... 10, no to nie chciało mi się tego liczyć, przepraszam. Aktualizacja 1.14 nosi nazwę Nether Update. Aktualizacja Netheru. To jest prawda.
Nieważne. W każdy Halloween zombie i szkielety pojawiają się w grze z dniami na głowach. To jest... Co? Co? Mnie to ominęło, przepraszam bardzo? Dobrze, że Halloween jest za niedługo, ponieważ za miesiąc i się będę mógł przekonać sam, ale... Co? Ja pierwszy raz o tym słyszę. W grze występuje 16 kolorów wełny. Całkiem możliwe. Dobra, prawda. Nie wiem, nie chciałem się tego liczyć po prostu. W 2020 roku Minecraft obchodził swoje 10 urodziny. Albo 11, bo powstał w 2009. Fałsz. Tak. W 2019 było dziesięciolecie, ponieważ w 2009 powstał. Beton dodano do wersji 1.9. Fałsz, w 1.9 chyba w ogóle nie było tego. Oczywiście, że nie, w 1.12 dopiero. Płomienny proszek służy jako paliwo przy tworzeniu mikstur. Prawda. Okej, 5 na 10 poszło mi, fatalnie mi poszło. Ale serio, niektóre pytania były tak dziwne, że no nie mogłem na nie znać odpowiedzi. Dobra, uwaga, kolejna rzecz będzie tym razem z Robloxa. Sprawdzimy, kim powinienem być na mszy w Roblox. Jakiś czas temu pamiętam, że było bardzo dużo filmików związanych właśnie z mszą w tym, więc no zobaczymy. Ile masz lat? Nie, ale to bardzo zdefiniuje. Ja będę księdzem na 100%, bo jakimś papieżem, jak ja tam powyżej 18 roku życia. Dobra. No dobra, odpowiadajmy zgodnie z prawdą. Jakim słowem możesz się opisać? Towarzyski, kreatywny, poważny, opiekuńczy, cichy? Kreatywny, myślę, że tak. Jaka jest twoja ulubiona gra? Minecraft. Z tych, które tu są, Minecraft lubię najbardziej. Czy masz konto w grze Roblox? No mam. Nie będę ukrywać, mam. Czasem się pojawiają odcinki na moim kanale Szybson Plus, na który was serdecznie zapraszam. Kościół w Roblox jest hitem czy kitem? Coś pomiędzy, w sensie, nie zrobiło to nam jakiegoś wielkiego wrażenia, ale czasem mnie rozbawiło, więc myślę, że coś pomiędzy, ale też, znaczy, no hitem na pewno, nie? Coś pomiędzy. Skąd dowiedziałeś się o mszach w Roblox? No z TikToka się dowiedziałem. Czy planujesz wybrać się na mszę w Roblox? Nie wybieram się, tak planuję i już byłem... Nie planuję, nie wybieram się, chyba nie. Czy lubisz być w centrum uwagi? Może trochę. No i powinienem być biskupem. Myślę, że wiek zdefiniował, kim mam być. Na 100%. No dobra, no więc jestem biskupem. Ej, dobra, kolejna gra jest mega dobra, ponieważ jest na innej stronie już. Zrobimy sobie tutaj szybkie 8 rund i zobaczymy, jak dobrze znam piosenki. Albo wybieram, a nie, będziemy tu wybierać, która muzyka z Minecrafta jest muzyką, którą wolimy. I wybierzemy najlepszą. Ej, dobra, to jest mega dobre. Uwaga, słuchamy. Okej. Tak, ja sobie. Nie no, zdecydowanie ta. Zdecydowanie. Dobra, dalej. Co to jest? Taka średnia. No nie no, znowu ta. No ona jest lepsza, zdecydowanie jest taka charakterystyczna. O. Nie no, te muzyki są świetne. To nie chyba. Nie, teraz wybiorę tą po lewej. Nie zrobiła na mnie wrażenia ta po prawej, tak. Aczkolwiek znam ją. Dobra, o. A to tak szybko, bo już mamy te. O nie, to też. Ale jednak ta po lewej lepsza jest. Ta jest straszny młyn, a tu... Nie no, genialna jest, genialna. Ja przyznam wam szczerze, widzowie, że miałem w swoim życiu taki moment, w którym odpaliłem sobie soundtrack z Minecrafta i grając w Minecrafta, że w ogóle nie chciałem mieć muzyki w Minecrafcie, tylko chciałem sobie to puścić po prostu tak, żeby mi to wszystko przeleciało, żebym, jak będę chciał sobie jakąś muzykę powtórzyć, żebym mógł ją cofnąć, a nie, że to jakby gra za mnie wybiera. Miałem taki moment, chciało mi się tego słuchać. Nawet grałem w inną grę też i też słuchałem. No, to było bardzo ciekawe przeżycie. Dobra. Dobra, to jest ta muzyka, ten, a ta druga? Co? Jak to się stało, że wybieram między... Wet Hands i Wet Hands. Dlaczego mamy taki finał? Przepraszam bardzo. No wybiorę na lewo. Co i Wet Hands?
Co jest? A tu mam... Dobra. Okej. Ta jest fajna. Nie no, ta. Zdecydowanie. I teraz mamy finał? Final round, okej. Nie no, ta... Ta muzyka, Wet Hands, jest zdecydowanie najlepsza. Jest w ogóle mega dobra. I w ogóle widzę, że chyba w ogóle ona najczęściej wygrywa, nie? Nie, Sweden wygrywa najczęściej. Co to jest? No tak. No to chyba najbardziej popularna. A ta? To jest na drugim miejscu? Dlaczego? A to? Czemu to jest tak daleko? Wet Hands jest na 8! Dobra, to jest jakieś... Nie, to jest niepoważne.